Akcja nazywa się Chrzanów Neon Challenge. I będziemy dzisiaj odpalać dwa pierwsze neony, które między innymi dzięki Krzysztofowi pojawiły się w naszym oknie. Zachęcamy też inne miejsca do odpalania swoich neonów i jednym z takich miejsc będzie Creative Salon na ulicy Kusocińskiego. Pomysł powstał spontanicznie wobec tego, co doskonale wiecie, jak wygląda przestrzeń miejska w miastach Polski. Reklamy, szyldy różne, czasami mówiąc nieładnie, szmatławce nierzadko szpecą nasze miasta. I powstał pomysł, aby to zmienić. Zmienić oddolnie, nie odgórnie. I żeby zacząć zamieniać to, co jest reklamą, szyldem, na coś, co może być ciekawe. I taką ciekawostką jest właśnie neon. Z powodzeniem, który się reaktywuje w innych miastach, w innych miejscowościach. I powstał pomysł, aby zrobić właśnie tak, jak Grzesiek powiedział, Chrzanów Neonowy. I właśnie tutaj, dzięki temu, że ambasada kreatywności, ludzie, którzy ją tworzą, są tak nienormalni jak ja, zgodzili się na to, żeby zrobić coś nowego w Chrzanowie, czyli reaktywować taką modę na neony. I cieszę się, że właśnie pierwsze dwa nowe neony zaświecą tutaj za chwileczkę i troszkę rozjaśnią tę przestrzeń. Neony, które są w pewien sposób dziełem sztuki i nie są dosłowne. Jak zobaczycie zaraz, część już widać, że neon jest cześć. Okej, okay, to nie był ten... Nie, to chciałem zrobić odliczenia, ale spoko. Spoko, dobra, okej. Nie tak to miało być, ale okej, okay, fajnie. Przyjemny aplauz. No chyba to jest znak... Dobra, skończ gadać. Niech nam świeci!